Sprawa przekazania Ukrainie czołgów była poruszana także podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. W spotkaniu przewodniczył prezydent Andrzej Duda. To dzięki ofensywie dyplomatycznej Polski powstała tak zwana koalicja czołgowa. Wstępne szacunki mówią, że Ukrainie uda się w ten sposób przekazać od 180 do 200 czołgów. To wystarczająca ilość na wyposażenie dwóch brygad pancernych. Pierwsze czołgi Leopard w symbolicznym dniu, bo w rocznicę napaści Rosji na Ukrainę przekazała Polska. Pierwsze czołgi, które, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem, więc cieszę się także, że to pojawienie się tych nowoczesnych czołgów na ukraińskiej ziemi także Palmy pierwszeństwa w tym zakresie dzierżymy. Mówił podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Podczas spotkania zostały omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską agresją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych i szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Polska systematycznie wzmacnia także swoje bezpieczeństwo. Nasze wojsko rozwija się nie tylko pod kątem wzrostu liczby żołnierzy, ale też wyposażenia jest w nowoczesny sprzęt, mówił wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Konsekwentnie budujemy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze w tym roku na wyposażenie naszej armii trafią nowoczesne czołgi Abrams i prawie pół tysiąca systemów artylerii rakietowej HIMARS. A dzięki umowie z Koreańczykami w Polsce będą produkowane koreańskie czołgi K-2 i armatochałbice K-9. Działamy tak, aby... Aby odstraszyć agresora wzmacniamy wojsko polskie, żeby osiągnąć ten cel.